Witajcie. Dzisiejszym tematem naprawy będzie oto taki akumulator o takim oznaczeniu, tak jak mówiłem w shorcie. I no niestety akumulator jest rozjechany na ogniwach. Niby ogniwa na obciążeniu pokazują, że ma 7,2 Ah przy pojemności, tak jak tu pisze, 7,8. No to nie jest tak źle, ale niestety szybko napięcie pomiędzy sekcjami różni się ponad 300 mV. A nawet więcej. Nie podejrzewam uszkodzonego elektroniki BMS-a, tylko niestety ogniwa. Nie wiem, co to są za ogniwa. Jakieś ZK. Tak jak szukałem w internecie, nie ma. Jakieś to chińskie ogniwa. Hulajnoga, nie pamiętam, co to było. Kugo czy nie Kugo, jakaś ten, koleżanka mówiła. I no, taki zamiennik akumulatora to jest koszt prawie 600 zł. A ja spróbuję, możliwe się uda, wymienić ogniwa, nie wiem jakie znajdę, czy Sanio 3500, żeby powiększyć go do 10,5 Ah na w miarę dobrych i wyjść w połowie tej ceny z ogniwami, więc zobaczymy jak będzie, jak się prace potoczą i będzie następna część tematu. Mamy pojemność zmierzoną tego akumulatora, trwało to godzina 36, prądem tam 4 ampery, mamy pojemność 7,2 ampera, żeby nie było na obciążeniu, więc zobaczymy jak to się wyjdzie dalej. Teraz spróbuję naładować akumulator jeszcze raz ładowarką, wyrównać ogniwa i później zrobić następny test. I później będzie decyzja, czy wymieniamy ogniwa, czy nie. Czy te wystarczy zbalansować, wyrównać się i wymienić BMS-a. Może on jest wadliwy. Witajcie, akumulator sobie poznaczyłem, które są odczepy między sekcjami, pierwsza od plusa, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Będziemy go niestety wymieniać. Kupiłem ogniwa LG o pojemności 3500 MJ1 model. Teraz akurat słyszycie w tle szum sztucznego obciążenia, bo testuję kilka ogniw na próbę, żeby zobaczyć ten ogniw. Mamy z zapasem, więc wszystko jest ok. No i kwestia pewnie zgrzania. Pokażę wam co i jak. Nie będę wam pokazywał jak się pakiet demontuje, bo każdy to ja wie jak go rozebrać, a później wam pokażę jak będzie finalnie wszystko wyglądało. Więc będzie dalsza część filmu. Trzeba być wytrwałym i dalej czekać na następną część. Wszystko będzie w kupie jako jeden odcinek. Dzięki. Widzimy się niedługo. Zaczynamy od tego, że będę musiał jednak ten pakiet rozpakietować. Pomiary wykazały, że niby pojemność trzymają, ale niestety przy większym obciążeniu są duże różnice w napięciach na ogniwach. Zastąpią je takie to oto ogniwa kupione na znanym portalu akcyjnym, ogniwa LG, pojemność 3500. Jest tego, mam z zapasem 40 sztuk wziąłem, tu wchodzi 30, więc będziesz z czego wybrać. W tle słyszycie sztuczne obciążenie, które testuje ogniwa. No i widzimy się przy następnym tym, jak to wszystko rozbiorę. I będzie nowe ogniwa i będę się brał za uszczelnianie pakietu, bo pakiet jest jeszcze taką masą, był zalany gumową i będzie trzeba go też uszczelnić, żeby się woda nie dostała. Tu nawet mamy takie ślady na taśmach. Nie wiem, czy to była wilgoć czy co, więc będzie trzeba to dobrze zrobić, żeby jeszcze ten akumulator posłużył nowy. No i cena też wyjdzie przystępna po cenie tych ogniw, więc zobaczcie, tyle mam ogniw kupione na znanym portalu, nie będę się powtarzał, więc zamiennik taki podobno kosztuje 600 zł, więc tu jak się uda, to wyjdzie połowa tego, więc koleżanka będzie zadowolona z tego, więc widzimy się za chwilę. Przygotowane, jest zgrzewarka, taśmy, naklejki na ogniwa, więc biorę się za depakiet tego akumulatora. W kartonie już mam przygotowane ogniwa, więc szykujemy się z tematem. Jedziemy z koksem. Ogniwa obklejone zabezpieczenie. Tu mam już porozpinane tak pakiety, oznaczyłem sobie plus minus. I bierzemy się dalej. Nie da się telefonu trzymać w ręku i to podmieniać i robić, więc widzimy się za chwilę. Już mamy ogniwa zgrzane. Teraz pozostała ta lepsza część zabawy. Zobaczcie, popisałem sobie plus minus, plus minus, plus minus. Teraz poza miernikiem i będziemy łączyć to. To jeszcze są wzmocnienia pododawane,
żeby było lepiej. Jeszcze to przelutuję później, lutownicę, żeby mieć pewność, że blaszka jest 0,2, więc do hulajnogi w sam raz wystarczy. Koleżanka będzie zadowolona. Nie robię tego, żebym coś na tym zarobił, tylko mnie poprosiła, bo wydać 600-700 zł na baterię to też jest sporo. A tu ma się za prawie połowę ceny, więc grabak to świeczki. Widzimy się za chwilę. Operacja się udała. Bateria daje 36 V. Ogniwa były rozładowane. To jeszcze luty poprawię, zaizoluję. Naładuję ją, przetestuję i dopiero spakuję w kondon, w termokurcz i tyle. I zobaczymy. Będzie pewnie z 6 następna część odcinka, więc będziemy się widzieć za chwilę pewnie znowu. Dwie ładowarki pracują. Robię wyrównanie ogniw po ładowaniu, żeby wszystkie miały te same napięcia. Później zasłonimy papierem izolacyjnym, termokurcz i tyle. Cały finał z akumulatora. Będzie może podsumowanie, jak nie zapomnę tego nagrać. Jaki był koszt ogniw, podam w opisie, jakie ogniwa, jakie cenie i tyle. Zobaczmy. Bateria jest skończona. Tak wygląda, jeszcze uszczelniona masą uszczelniającą, która musi teraz wyschnąć. O, tak. Wszystko jest zrobione. Bo filmik taki, jak ktoś by chciał sobie sam wymienić. Ja tego nie robię zarobkowo, więc jeszcze jakby co, to możemy sobie sprawdzić napięcie, jakie ma na wyjściu. Ona powinna mieć w okolicach 42 V. Ona jest naładowana na full już, wyrównane ogniwa. Tylko podłączyć do hulajnogi i używać. Co jutro koleżance oddam. Do hulajnogi założę i tyle. No, chyba, że coś będzie mnie halo z hulajnogą, ale to raczej wątpię. O, coś mi się jeszcze klei. Mamy, nic nie mamy. Zaraz zrobię zwarcie pewnie. Pokaż, że masz te 42 V, kurde. 47,97, a to jest tolerancja. Więc na 40 V. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Dzięki, cześć.